Obecnie spróbuję się także odnieść do tego bardzo, bardzo ważnego wydarzenia w naszych dziejach XX-wiecznych, czyli zamachu majowego. I od razu powiem Państwu, że bez wątpienia trudno jest znaleźć historyka wśród nas, który by się zajmował XX wiekiem i nie starał się na tyle głęboko wejść w ten temat dotyczący zamachu majowego, by wyrobić sobie własne historyczne zdanie. Dlaczego? Dlatego, że bez wątpienia to, co się stało w maju 26 roku, w dużej mierze rzutowało na cały późniejszy okres nie tylko II Rzeczypospolitej, ale także w jakiejś mierze na przebieg II wojny światowej, a także na stan naszej świadomości historycznej dotyczącej budowania niepodległej w okresie I wojny światowej i lat 18-20. Czyli krótko rzecz mówiąc, my do dzisiaj w jakiejś mierze żyjemy w świadomości wypracowanej przez lata następne po maju 26 roku. I bardzo często wizja Józefa Piłsudskiego, która zaczęła dominować po maju 26 roku, a nie dotyczyła tylko czasów współczesnych, czyli tego, co się stało w wyniku zamachu majowego, ale także przeszłości, czyli przede wszystkim kwestii odzyskiwania przez Polskę niepodległości, w jakiejś mierze stanowi dla nas ważny punkt odniesienia. Krótko rzecz mówiąc, polityka historyczna lat 26-39 związana z dominującym nurtem piłsudczykowskim jako tym nurtem, któremu zawdzięczamy niepodległość wedle narracji ówczesnej, w jakiejś mierze rzutuje bardzo mocno na dzisiejszy nasz stan wiedzy dotyczący całego dwudziestolecia międzywojennego. Trudno więc, by historycy nie próbowali się zastanawiać nad tym, co takiego się tam stało w maju 26 roku. Ja Państwu od razu powiem, że ja należę do tego grona historyków, które protestują decyzję Józefa Piłsudskiego. Wydaje mi się, że była ona podyktowana jednak przede wszystkim ostatnią możliwością przejęcia władzy. Ostatnia możliwość przejęcia władzy. A więc podyktowana była rzecz jasna na pewno także troską o Polskę, ale troską z tego punktu widzenia Józefa Piłsudskiego, który mógł i jego otoczenie najbliższe zdawać sobie sprawę, że jeżeli kiedyś ma przejąć władzę w Polsce, to jest to w gruncie rzeczy ostatni moment. Przygotowania do zamachu majowego, tak jak pan profesor powiedział, były oczywiście nie tylko poprzedzające przez ostatnie miesiące, szczególnie takie propagandowe przygotowania dotyczące tego, co powinno się wydarzyć. Można powiedzieć wręcz, że te nie przygotowania bezpośrednie, ale konflikt między Józefem Piłsudskim a konstytucyjnym układem władz w Polsce, no, był w dużej mierze już konfliktem rozpoczętym w wyniku takiego, a nie innego rozstrzygnięcia wyborczego jesienią 1922 roku. Jesienią 1922 roku społeczeństwo polskie w ramach konstytucji marcowej działając dokonało wyboru, efektem którego była możliwość praktycznie tylko jedna, jeśli chodzi o istnienie koalicji, która mogłaby sprawować władzę na czas trwania tego parlamentu, czyli Sejmu i Senatu, wybranego jesienią 22 roku.
Podstawą tego układu koalicyjnego stała się decyzja najpierw Sejmu, potem Senatu, dotycząca wyboru marszałków, co było takim testem tej najprawdopodobniejszej koalicji, która mogłaby zarządzać w wyniku werdyktu demokratycznego, werdyktu narodu polskiego ówczesnego. Marszałkiem Sejmu został przedstawiciel PSL Piast, czyli Maciej Rataj, marszałkiem Senatu przedstawiciel Związku Ludowo-Narodowego, czyli Narodowych Demokratów, czyli wspomniany Wojciech Tronczyński. I w zasadzie można powiedzieć, że przyszłość demokratycznego państwa polskiego była rozpisana tą koalicją. Tak jak na przykład dzisiaj czterolecie istnienia tego Sejmu i Senatu jest w zasadzie określone od momentu wyniku wyborów. Prawda? Nikt nie widzi możliwości innej koalicji, czy też innych rządów, jak tylko Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas, i jest to naturalne, bo taki werdykt społeczeństwa i takie rządy. Wówczas ta koalicja ZLN-u z Piastem przede wszystkim, wsparta, ponieważ ZLN nie był w samotności, tylko był w Chrześcijańskiej Jedności Narodowej, czyli już w listach wyborczych razem z Chrześcijańską Demokracją, a więc PSL Piast, Chadecja i Związek Ludowo-Narodowy, wydawał się być oczywistą koalicją na kolejne lata demokratycznego werdyktu. I kłopot polegał na tym dla marszałka Józefa Piłsudskiego, że nie było dla niego miejsca. W tej rzeczywistości politycznej, którą wybrali Polacy, marszałek Józef Piłsudski mógł być i rzeczywiście za chwilę zostanie zmarginalizowany. Ta marginalizacja stała się bardzo wyraźnym faktem w momencie, kiedy w 23 roku doszło do początku trwającego później już do maja 26 roku konfliktu, o którym pan profesor wspomniał, czyli konfliktu dotyczącego układu władz wojskowych na terenie państwa, które jest zarządzane konkretną konstytucją, czyli konstytucją marcową. Marszałek Piłsudski próbował za pośrednictwem bądź swoich bliskich politycznie kręgów, czyli PBS-u i PSL-u Wyzwolenia, ale przede wszystkim przy pomocy swojego autorytetu wspartego posiadaniu wpływów na terenie armii, doprowadzić do wytworzenia struktury wojskowej, która by nie podlegała żadnej kontroli żadnego ciała konstytucyjnego. Taki był zarzut w 23 roku kierowany zarówno przez ministra spraw wojskowych Władysława Eugeniusza Sikorskiego, bo to w tym czasie zaczyna się tenże konflikt szczególnie mocno, ale także w gruncie rzeczy konflikt, który dotyczy podważania konstytucji jako dokumentu, który jest coraz bardziej uznawany za niespełniający warunków funkcjonowania politycznego narodu. I można powiedzieć, że w latach, w różnych momentach, bo to oczywiście nie jest takie linearne, ale w latach 23-26 ze szczególną intensywnością, gdy powstanie oczywiście trzeci rząd Wincentego Witosa, marszałek Piłsudski za pomocą swoich wpływów medialno-wojskowo-politycznych dokonuje totalnej destabilizacji istniejącego systemu politycznego. Destabilizacji polegającej na tym, że słabości autentyczne, które ten system demokratyczny Polski wówczas miał, podnosi do kategorii
zła, które musi być wyleczone za pośrednictwem w gruncie rzeczy zbawczej osoby, czyli Józefa Piłsudskiego. I ta metodologia kontestowania konstytucji marcowej i kontestowania wyniku wyborczego jest jednym z elementów jakby przygotowywania się do takiego momentu, w którym ta demokratyczna Polska zostanie skompromitowana. Nie jest to bierne oczekiwanie, tylko to jest czynne włączenie się w pewien proces, który powinien się stać. Proces samokompromitacji reżimu demokratycznego. I drugi proces, to znaczy proces tej właśnie destabilizacji poprzez włączenie do dyskusji o politycznym wymiarze Polski wojska. Czyli destabilizacji od bardzo ważnego punktu widzenia, ale rzecz jasna, zgodnie z konstytucją marcową, to wojsko miało być rzecz jasna apolityczne i tym bardziej dopominanie się marszałka Piłsudskiego i jego środowiska, by wytworzyć strukturę, która by nie podlegała Ministerstwu Spraw Wojskowych, nie podlegała władzom politycznym, była traktowana jako próba podzielenia wojska. Pisze o tym szczególnie wyraźnie bardzo ciekawy autor, oczywiście subiektywny w swoich wspomnieniach, Marian Romejko, szeroko mają konfrontując tę całą rzeczywistość wewnątrz wojska, jako rzeczywistość, która powinna być oddalona od polityki, zgodnie z konstytucją i z duchem niejako wojska, a jednocześnie za sprawą niespełnionego cały czas marszałka Piłsudskiego wrzech w tymże wojsku. I to jest ta, oczywiście przeze mnie opowiedziana może językiem bardziej publicystycznym, rzeczywistość dotycząca pewnego celu marszałka Piłsudskiego. Celu, którym jest ewidentnie nie postulat propagandowo podnoszony, to znaczy ratowania demokracji, tylko skompromitowania demokracji. Propaganda Piłsudczykowska będzie mówiła o ratowaniu, ale cała, że tak powiem, ze względu na werdykt społeczny jesienią 22 roku polityka marszałka jest próbą skompromitowania demokracji jako systemu, który się nie sprawdzi i nie sprawdza. Oczywiście ta rzeczywistość miała swoje podstawy, ta wytwarzana przez Józefa Piłsudskiego i jemu bliskich ludzi w prasie, szczególnie PPS-owskiej, czy właśnie w prasie PSL-u Wyzwolenie, czy także w tych szczególnych terenach mniejszości narodowych. Uzasadnienia były różne. Najpoważniejsze, można powiedzieć, że były trzy. Pierwszy, bardzo ważny i prawdziwy, to jest właśnie niestabilność rządów wynikająca z faktu, że ta jedyna koalicja możliwa do powstania była jednocześnie koalicją, która miała strasznie trudne wewnętrzne warunki i zewnętrzne.